Jest chyba kiedyś. Cześć. Dzisiaj znajduję się obecnie, no tak naprawdę to gdzieś w środku lasu, ale cel mojego przyjazdu tutaj to odnalezienie opuszczonego poligonu 4. Dywizji Rakietowej. Ten poligon to tak naprawdę już to miejsce, to widać wszędzie. Jakieś pozostałości, jakieś takie, powiedzmy, że transzeje, okopy, nawet podejdziemy trochę bliżej. Widzicie, że tutaj ewidentnie jest to wykopane, jakaś taka mini transzeja, dalej coś się znajduje. Spróbujemy tam podejść, jak już tu jestem. A dokładnie, w ogóle bardzo fajny las, to jest taki zróżnicowany i no sporo takich górek, dołków. Natomiast cel, konkretnie cel mojej podróży tutaj, to odnalezienie budynków, bo z tego co widziałem na zdjęciach satelitarnych, to również znajduje się tutaj sporo budynków, nie wiem czy jakichś koszarowych, czy po prostu ten dywizjon rakietowy tam stacjonował, a miejsce, po którym chodzimy, to po prostu poligon, na którym no, mieli możliwość ćwiczenia. Także idę dalej. Naprawdę ciekawie to wygląda. Takie trochę rozlewisko, ale da się chodzić. Ciężko będzie, myślę, znaleźć te budynki, bo to idąc główną drogą, tą, którą szedłem, raczej będzie to dosyć skomplikowane. Musiałbym gdzieś tam iść na przełaj, bo gdzieś właśnie w tamtym kierunku widziałem, że takowych kilka budynków, tam bodajże 4 czy 5 się znajduje. A tutaj widzicie jedno wielkie rozlewisko, jedno obok drugiego, tam kolejne. Myślę, że na tym terenie tutaj oprócz tych właśnie dołów i takich oczek wodnych nic innego nie znajdziemy, więc na razie spróbuję się cofnąć do tej drogi, którą szedłem, i przejść kilkaset metrów dalej. Zobaczymy, dokąd mnie doprowadzi. No dobra, jestem już na tej drodze. Idziemy w tym kierunku. Spróbuję wyjąć telefon i odnaleźć swoją pozycję GPS. Dzięki temu będzie łatwiej troszkę. Najgorsze jest to, że jestem słabo przygotowany na tą nieplanowaną wyprawę, bo no,
Kamerę mam zawsze ze sobą, natomiast nie mam żadnego sprzętu, bo miejsce to znalazłem przypadkowo, zupełnie przejeżdżając obok. Tam w oddali widać tablice wojskowe. Teren wojskowy, wstęp wzbroniony, a tutaj widać ogrodzenie, charakterystyczne słupki ogrodzeniowe wojskowe. Zobaczymy, czy jest na nich siatka, ale chyba nie ma. Więc uznajmy, że chyba udało mi się odnaleźć. Tak, widać już pierwsze budynki tam w oddali. Także tak jak widzicie, teren otwarty. Kiedyś tutaj był płot. A obecnie już tego płotu zwyczajnie nie ma. To widać tą tablicę. Strzelnica policyjna w strefie zagrożenia. Wstęp uzbrojony. Czyżby dawny poligon został przejęty przez policję i obecnie była to strzelnica? Czy po prostu tutaj ewidentnie ta siatka jest rozpięta. Ale podejdziemy jeszcze kawałek wzdłuż tego płotu. Takiej siatki już nie ma. Dobra, jako że nie ma siatki, to spróbujemy tam podejść, wdrapać na tam, na ten nasyp. Znajduje się jakiś spory budynek, tylko że łatwiej do niego będzie dojść naokoło. Jakiś pies chyba kiedyś był. Słupnica. Generalnie pusta hala. Natomiast tu są ciekawe te wpisy. Jesień 97. Radomsko 98. Skierniewice 06. Jesień 97. Zima 98. Lato 98. To są wpisy żołnierzy, którzy tutaj na tym poligonie stacjonowali.
Widzę, że tutaj leśniczy podjechał, chyba ma załadunek tego drewna. Więc na chwilę wyłączę kamerę i za chwilę się widzimy. Dobra, jako że leśniczy nie był zainteresowany moją obecnością tutaj na tym terenie, to chyba nic złego tutaj nie robię. Dobra, idziemy dalej. Jestem znowu na tej głównej, utwardzonej drodze. Ogrodzenie jest tu z boku. I za chwilę powinienem dojść do tych właśnie budynków, które w oddali było widać. One już gdzieś tam się wyłaniają między drzewami. Za chwilę się okaże, czy one są faktycznie puste, czy może dalej jest to teren zamknięty. To jakiś prowizoryczny parking, który naprawdę już od dawna nikt tutaj nie parkował. Ciężko opowiedzieć. Tak to wygląda. Stoi tam jakiś rower. Dalej też mamy jakieś budynki. Spróbuję tutaj podejść dalej tą drogą i obejść to dookoła. Ewidentnie przy tym pierwszym budynku stoi rower, więc być może jest to jakiś stróż. Chociaż tutaj ogrodzenia w tym miejscu nie ma. Nie widać, żeby któreś okno było otwarte bądź drzwi. Również nie widać, żeby ktokolwiek tutaj był. Sporych rozmiarów budynek w barwach wojskowych, maskujących. Wygląda to na jakieś garaże dla jakichś wozów pancernych. I wychodzi na to, że ten teren tutaj chyba się kończy. Aczkolwiek coś tam jeszcze w tych zaroślach widać dalej. Liczyłem na to, że jest jakaś kolejna brama wjazdowa. Ale jej nie ma. Ewidentnie jest to opuszczone.
Dobra, wracamy tą stroną. Podejdziemy tam do tej bramy głównej, zobaczymy. Może do mnie wyjdzie jakiś dozorca z tego pierwszego budynku. A wy na razie oglądajcie z daleka ten obiekt. Tam w oddali widać jakieś budynki z powybijanymi szybami. To ewidentnie garaże na jakieś wozy wojskowe. Budynki w takim stosunkowo dobrym stanie. Chodzi mi głównie o okna, drzwi. Tu żadne okno nie jest wybite. Wszystko jest pozamykane. Więc dziwi mnie to trochę, jako że na przykład tutaj płotu już w ogóle nie ma. Trochę mnie to dziwi, że jest to w takim stanie. Skoro nikt by tego nie pilnował. Tam, gdzie ten rower stoi, jest uchylone okno. Wydaje mi się, że tam może mieszkać jakiś dozorca. Teraz spróbujemy tu podejść. Trochę tak schowam kamerę. Śmieci. Rower jest przypięty. Rower przypięty jest na łańcuch. Znaczy to takie, no taką tą kłódkę, takie te zapięcie rowerowe. Przypięty jest do jakiejś tam metalowej rurki. Więc ewidentnie ktoś tego miejsca pilnuje. Także nikt do mnie akurat nie wyszedł. Ale ewidentnie ktoś tego miejsca pilnuje. Świadczą o tym też te kontenery na śmieci i te worki ze śmieciami, które
Zapewne stoją tutaj od niedawna. Dobra, jeżeli materiał się podobał, nie przedłużając, bo tak naprawdę została mi tylko już droga w tamtym kierunku do samochodu. Jeżeli się podobał, zostawcie łapę w górę. To taki typowy vlog, czyli po prostu wyszukiwanie jakichś tam miejsc, które uda mi się, tak naprawdę oglądanie jakichś tam miejsc, które uda mi się wyszukać na zdjęciach satelitarnych. Taki pierwszy zwiad, nazwijmy to w ten sposób. Natomiast to miejsce naprawdę ma w sobie potencjał. Widać, że tam jeszcze przez te okna widać, że tam sporo rzeczy w środku jest. No i teraz trzeba tylko sprawdzić, czy ten obiekt jest chroniony, czy zwyczajnie uda się tam wejść. Najlepiej chyba byłoby podjechać wieczorem, zobaczyć, czy po prostu świeci się tam światło i czy dalej będzie tam stał ten rower. Także zobaczę jeszcze, jaką wersję wybiorę. Ale w tym momencie się z Wami żegnam. Jeżeli ktoś jest pierwszy raz na tym kanale, zapraszam do dodania subskrypcji. Nowe materiały są każdy piątek o godzinie 19:00. Trzymajcie się.